Agata, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo mi miło w nowym roku. Dzień dobry. Czego pani sobie życzy na nowy rok? O matko, smaku zwycięstwa. Smaku zwycięstwa? Tak, smaku zwycięstwa. Bardzo chciałabym. Ale to w tym roku są tylko jedne wybory. Tak, kluczowe, bardzo ważne. I wszystko wskazuje na to, że no tam nie będzie smaku zwycięstwa. O nie, nie. Ja mam zupełnie inne przekonanie. Jestem... Oczywiście jakby przed nami długa i trudna droga i trzeba się w pełni zmobilizować, ale jestem przekonana, że te wybory są jak najbardziej do wygrania. Że jak każde wybory są do wygrania. Są, że tak powiem, pesymiści, którzy będą twierdzili inaczej. Ja jednak uważam, że przed nami naprawdę czas mobilizacji, ciężkiej pracy i że wszystko jest możliwe. Jak ta ciężka praca wygląda na dziś? Jak ta ciężka praca wygląda na dziś? Widać, że pani marszałek Kidawa-Błońska, tak, bardzo aktywnie i podróżuje po Polsce i bierze udział w różnych spotkaniach. Wczoraj spotkanie dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Ciągłe podróże po Polsce i spotkania z ludźmi, rozmowy. Właśnie taką ciężką pracą się te wybory wygrywa. Zresztą jak każdy. No dobrze, do wyborów jeszcze wrócimy, ale porozmawiajmy o praworządności w Polsce i o tym, co się dzieje. Wie pani, co tam dokładnie się wydarzyło na spotkaniu Grodzki-Duda? Nie. Ma pani tam jakieś takie szersze informacje? Nie wiem, co dokładnie wydarzyło się, jakie kwestie były poruszane na spotkaniu pana marszałka Tomasza Grodzkiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Niewątpliwie takie spotkanie i rozmowa na temat tego, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, są ważne i konieczne. Ja oczywiście jakby nie mam złudzeń co do tego, że co do rezultatów tego spotkania, że przyniesie ono jakieś rewolucyjne zmiany w nastawieniu pana prezydenta i nagle przestanie on krytykować sędziów w Polsce. Nie, wydaje się, że prezydent zamierza podpisać, jeśli ta ustawa kadencowa do niego trafi. Panie redaktorze, prezydent jest jednak w toku kampanii wyborczej. Ma przed sobą bardzo trudne wybory, w którym musi zdobyć ponad 50% głosów wszystkich głosujących, co oznacza, że jest to taki czas do rozmowy z prezydentem, niewątpliwie. Co więcej, ja myślę, że ważnym tematem takich rozmów także powinny być konsekwencje ustawy represyjnej, a mianowicie to, że jest to ustawa, która stoi całkowicie w sprzeczności z unijnymi traktatami, także z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości, z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w pewnej perspektywie może doprowadzić do polexitu. Jest to bardzo ważna perspektywa dla prezydenta, bo jeżeli on podpisze tą ustawę, to będzie także jednym z odpowiedzialnych za to. Wie pan, ja urodziłam się jeszcze w czasach PRL-u, ale dzięki wielu odważnym ludziom, nie wiem, Lechowi Wałęsie, Jackowi Kuroniowi, mogłam żyć już w wolnej Polsce. I ta wolna Polska, ta obecność Polski w Unii Europejskiej była naprawdę budowana przez szerokie środowiska. Od prawicy po lewicę. Mieliśmy tam i pana Buzka, i Millera, i Kwaśniewskiego, i profesora Geremka jako autorów obecności Polski w Unii Europejskiej. I teraz ja mam takie wrażenie, że mamy trzech panów, Kaczyńskiego, Ziobrę i Dudę, którzy ten wysiłek wieloletni Polaków chcą po prostu zniszczyć, bo to niszczenie niezależnego wymiaru sprawiedliwości to jest tak naprawdę osłabianie pozycji Polski w Unii Europejskiej. To jest odbieranie nam praw i wolności, które uzyskaliśmy po 1989 roku. To jest odbieranie także bezpieczeństwa Polsce, stabilnego rozwoju gospodarczego. Ale jak pokazują badania opinii publicznej, większość Polaków negatywnie ocenia wymiar sprawiedliwości, sądy i nie ma nic przeciwko tej reformie, czy też deformie wymiaru sprawiedliwości, którą serwuje Prawo i Sprawiedliwość, nomen omen. Panie redaktorze, z jednej strony rzeczywiście mamy problemy i rzeczywiste bolączki wymiaru sprawiedliwości, a mianowicie rzeczy, które możemy zmienić i które my, chociażby w poprzedniej kadencji w Zespole do Spraw Reformy Wymiaru Sprawiedliwości postulowaliśmy. Mówiliśmy o tym, że polskie sądy mają zbyt dużo spraw, którymi się w tym momencie zajmują. Proponowaliśmy, aby część spraw na przykład przesunąć notariuszom. Było tak w przypadku kwestii spadkowych, możemy przesunąć
usunąć chociażby kwestię nakazów zapłaty. Mówiliśmy o... dyskutowaliśmy chociażby kwestię wprowadzenia sprofesjonalizowanych na przykład sędziów handlowych. Mówiliśmy o możliwości promocji mediacji, o tym, że mamy bardzo wysokie koszty sądowe w Polsce. Postulowaliśmy ich obniżenie. Więc to jest jedna grupa problemów, które rzeczywiście są, ale którymi kompletnie przecież nie zajmuje się obecny rząd. Nie, a to zgoda. Prawa i Sprawiedliwości. Tylko nie, ale widzimy, pani poseł, za to nie, tylko ja się zastanawiam nad duży tym, atak na niezależność wymiaru sprawiedliwości. Ale ja się zastanawiam nad tym, czy PiS nie kalkuluje w następujący sposób. Wynika z im z badań, sondaży i tak dalej, że Polacy negatywnie oceniają sądy i sędziów. Ja teraz odkładam na bok... Czego, jak to się stało? A mianowicie udział mediów publicznych, czy nie, ale to jest od lat. Polskiej Fundacji Narodowej? Nie, to jest od lat. Znaczy, ale to też nie jest jakby tak, nie pomijajmy tak, tego wątku, okay, ale to nie jest tak, że tylko ostatnie lata sędziowie są negatywni i sądy oceniane, bo o przewlekłości procedur, o różnych też czarnych owcach sędziów mówi się od lat. Więc opinia na temat wymiaru sprawiedliwości od lat jest zła. Ale do czego zmierzam? Że być może PiS kalkuluje w ten sposób. Pójdźmy teraz na ostro, bo są wybory prezydenckie i nasz elektorat będzie zadowolony z tego, że zakładamy kaganiec sędzią. Pójdźmy na zwarcie z instytucjami europejskimi, a po wyborach prezydenckich, kiedy Andrzej Duda otrzyma już nominację, zaczniemy się wycofywać, żeby złagodzić ten konflikt, który gdzieś tam Polska, Unia Europejska narasta. Bo nie uważa pani, że być może o to chodzi w tej całej grze? Panie redaktorze, nie pierwszy raz widzimy w działaniach polityków PiS-u myślenie bardziej w perspektywie najbliższych wyborów niż w perspektywie przyszłych pokoleń czy tego, co jest dobre dla Polski. Niewątpliwie jedyne, co interesuje PiS, to utrzymanie władzy w Polsce. Raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy i wykorzysta do tego wszystkie dostępne mu środki. Przejęte media publiczne, nakręcanie pewnej nagonki. Wie pan, w polityce liczy się odpowiedzialność. Nieraz w ostatnich latach widzieliśmy, do czego mogą prowadzić nieodpowiedzialne rozpętywanie wojen. Co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii? Nagle pojawiła się narracja o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i to się stało rzeczywistością, stało się faktem. I wyobrażam sobie, że dla bieżącego interesu politycznego, dla wygranej w nadchodzących wyborach, PiS potrzebuje wroga, rozpętywania wojen i taka wojna może zostać rozpętana z Unią Europejską. Podchwycą ją od razu usłużne media publiczne, może te gazety, które mają część zysków czerpią z reklam, które są finansowane przez spółki Skarbu Państwa i będzie pan miał w przestrzeni publicznej bardzo silnie nakręcaną wojnę i narrację o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Tak, politycy PiS-u są nieodpowiedzialni. Tak, myślą w perspektywie najbliższych wyborów, a nie tego, co dobre dla Polski. Tak, mają narzędzia do tego, aby rozpętać narrację polexitową, która może za chwileczkę stać się faktem, tak jak stała się faktem w Wielkiej Brytanii. Jest to rzeczywiście wielkie zagrożenie dla nas, dla Polaków. Przecież za chwileczkę może okazać się, że wyjazdy bez paszportu do innych krajów Unii Europejskiej już właściwie nie są naszą rzeczywistością. Za chwileczkę może okazać się, że eksport towarów do krajów członkowskich Unii Europejskiej nie jest powszechną rzeczywistością polskich przedsiębiorców. Za chwileczkę może okazać się, że na skutek działań polityków PiS-u wyjazd do pracy w Hiszpanii, Francji czy Niemiec nie jest już dostępny dla Polaków. Warto mieć to w pamięci. Tak, znaczy trochę musiałoby to potrwać, żeby rzeczywiście Polskę wykluczyć choćby z Schengen. Znaczy, natomiast oczywiście gdzieś tam w tyle taka groźba... nie mam wątpliwości, że co do polexitu rzeczywiście zajmie to trochę czasu. Ale proszę zobaczyć, po jak kruchym lodzie stąpa rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mamy decyzję niedawną Komisji Europejskiej o zastosowaniu środków zabezpieczających w odniesieniu do całego systemu postępowań dyscyplinarnych w Polsce wobec sędziów. Jest to nie pierwszy środek zabezpieczający. Mamy debatę w Parlamencie Europejskim. Mamy apel pani komisarz Jurowej. To wszystko pokazuje, że obecny rząd działa w sprzeczności z interesem Polaków, a mianowicie działa w taki sposób, że ciągle drażni instytucje europejskie.
No przecież to doprowadzi do zmarginalizowania pozycji Polski w Unii Europejskiej. Wczoraj wypowiedzi polityków PiS-u, którzy mówią, że może zastosują się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a może się do niego nie zastosują. Znaczy, jeżeli Polska jest członkiem Unii Europejskiej, to ma obowiązek stosowania się do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. I to jest też tak, że polską racją stanu jest Polska w Unii Europejskiej. I każdy, kto to w jakikolwiek sposób kwestionuje, tak naprawdę wpisuje się w narrację dotyczącą zdrady polskiej, polskiej racji stanu. Polską racją stanu jest obecność Polski w Unii Europejskiej. Ale w kontrze słyszy pani hasło pod tytułem nikt nie będzie decydował o tym, jak ma wyglądać polski wymiar sprawiedliwości, który jest niezależny i niezawisły. Nie będą jacyś tam urzędnicy, czy jacyś tam sędziowie europejscy, którzy nie pochodzą z powszechnych wyborów, układać nam prawa tutaj wewnętrznego i tak. No, jest taka narracja. Panie redaktorze, no ale nie pierwszy raz słyszymy z ust polityków PiS-u wypowiedzi, które są po prostu, możemy określić jako Himalaje hipokryzji. Przecież to ci sami politycy PiS-u mówili jeszcze przed chwileczką, że będą do polskiego wymiaru sprawiedliwości wprowadzali wzorce francuskie i niemieckie. I teraz mówią, że nie będą trzymali się niemieckiej nogawki, jak wczoraj mówił pan minister Jaki w Parlamencie Europejskim. Znaczy, no, są to Himalaje hipokryzji. Politycy, jakby oczywiście, że każdy kraj ma prawo kształtować swój wymiar sprawiedliwości tak, jak sobie tego zażyczy, ale są pewne ramy. Są to ramy, które Polacy przyjęli, mówiąc wprost, sami na siebie, kolokwialnie, a mianowicie są to ramy wyznaczone w polskiej konstytucji i ramy wyznaczone w unijnych traktatach. Ustawa represyjna jest ustawą, która stoi całkowicie w sprzeczności z polską konstytucją i unijnymi traktatami. Co więcej, wprowadza mechanizm karania sędziów za to, że będą orzekali zgodnie z prawem unijnym i z prawem polskim. Tak wygląda w tym momencie rzeczywistość. Jest to naprawdę bardzo niebezpieczna ustawa. Jest to takie narzędzie nacisku na sędziów. Jest to w mojej ocenie jeden z najbardziej brutalnych ataków na niezawisłość, niezawisłość sędziowską. Opozycja, ale też sędziowie to powtarzają już od tygodni. Natomiast taką mamy sytuację. Ustawa kagańcowa czy represyjna trafiła do Senatu. Tak. Senat mówi, senatorzy opozycji mówią, że no, to jest tak zła ustawa, że tam nie ma co wprowadzać poprawek, trzeba ją odrzucić w całości. Moje pytanie, dlaczego opozycja w Senacie, chyba że to, to miało miejsce i ja tego nie zauważyłem. Tak. Ale dlaczego politycy opozycji w Senacie, który ma możliwość składania propozycji ustawowych, dlaczego nie przygotowali ustawy, która... Bo wczoraj w trakcie tej debaty wszyscy mówili, że trzeba reformować wymiar sprawiedliwości. Tak. Dlaczego nie przedstawiono kontroferty? Tak? Znaczy odrzucamy tę ustawę, już tłumaczę. Ale mamy tutaj przygotowaną pełną kompleksową... Ta kontroferta jest przygotowywana i zostanie najprawdopodobniej zaprezentowana już jutro. Pan profesor Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, powołał zespół ekspertów, także przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy właśnie taką odpowiedź przygotowali. Jest to projekt ustawy, tak? Projekt ustawy, który wdraża orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i odpowiada na cztery kluczowe problemy, z którymi się spotykamy. To proszę powiedzieć. Pierwszy problem jest to prawidłowe, zgodne z konstytucją powołanie Krajowej Rady Sądownictwa. Tutaj taką podstawą, bazą będą rozwiązania, które zostały zaproponowane i złożone do laski marszałkowskiej jeszcze w 2017 roku. I był to projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziowskie Justicja. Czyli jak będzie według tego projektu wybierana KRS? Ja zaraz tylko powiem o tych czterech węzłowych problemach. Drugi problem, który zostanie rozstrzygnięty w tej ustawie, jest to kwestia, co zrobić z tymi sędziami, którzy przeszli konkursy prowadzone przez neo-KRS, upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. Trzeci obszar, są to rozwiązania, które będą dotyczyły tego, co zrobić z wyrokami, które zostały wydane. Przecież
z pewną wadą prawną przez tych sędziów, którzy zostali powołani z wadą prawną przez NeoKRS. Za źle wybrane. I tak, i czwarty obszar będą to kwestie związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną, z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Mhm. Nie chciałabym w tym momencie mówić o szczegółach, bo pewna zasada lojalnej współpracy nakazuje jakby poczekać, aż ten projekt zostanie przedstawiony przez Senat. Myślę, że w ciągu najbliższych dni, może nawet już jutro. Dobrze, ale jak ma być ten KRS wybierany? Więc powiem tak, panie redaktorze, więc mamy taką sytuację, że mamy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które daje jasne dyrektywy, co należy zrobić. To orzeczenie i odpowiedź na to orzeczenie jest przygotowywana przez marszałka Senatu i jego zespół ekspertów, pana Tomasza Grodzkiego. Jest to krok, który umocni obecność Polski w Unii Europejskiej, pokaże, jak powinno być stanowione prawo. Z drugiej strony natomiast mamy ustawę represyjną zaproponowaną przez polityków PiS. Ale niech pani powie, jak ma być wybierana, jak według tego projektu będzie wybierana KRS? Tak jak powiedziałam, panie redaktorze, wzorem będą rozwiązania, które zostały zaproponowane przez Stowarzyszenie Sędziów Justicja jeszcze w 2017 roku, ale nie chciałabym w tym momencie mówić o szczegółach, skoro ta ustawa ma być zaprezentowana na dniach. Pewne zasady jakby lojalnej współpracy nakazują, że pewne szczegóły nie będą przed oficjalnym zaprezentowaniem. Ale rozumiem. Przeze mnie wiem, już czuję i słyszę, że, tak, że nic w tej kwestii od pani nie uda mi się wyciągnąć. Natomiast moje pytanie jest następujące. Bo dobra, że to rozwiązuje, to jest projekt ustawy, która ma rozwiązać pewien klincz, sytuację konfliktową związaną z Krajową Radą Sądownictwa. Ale z czym się zgodził sędzia Tuleja, który był przed panią, że bez względu na to, czy obsadzimy tą Krajową Radę Sądownictwa samymi politykami, czy samymi sędziami, nie poprawi to szybkości postępowań sądowych, nie poprawi to funkcjonowania sądów. I pytanie jest, co z tym zrobić? Znaczy, czy oczywiście to jest ważne, to o czym pani mówi, bo szykuje się nam niezły bałagan i chaos prawny w związku z tym, co się dzieje u nas, a w konsekwencji z orzeczeniami TSUE. Natomiast moim zdaniem obywatele najbardziej czekają na propozycje i rozwiązania, które sprawią, że kiedy idą do sądu z najbardziej banalnymi sprawami, to nie muszą czekać miesiącami, czasami latami, tylko że to naprawdę dzieje się szybko. Sędzia Tuleja słusznie przywołał sprawę Breivika. Głośna zabójstwo terrorysta. Sąd obradował 2-3 tygodnie, wydał wyrok. Wszystko się zakończyło. W Polsce trwałoby to latami i pewnie końca by nie było widać. Co zrobić, żeby... Czy opozycja ma dziś pomysł, ma projekty konkretne, co zrobić, aby obywatele odczuli, że ta jakość wymiaru sprawiedliwości się poprawia? Bo niezależność i niezawisłość jest dla wielu osób czymś abstrakcyjnym kompletnie. Panie redaktorze, ja przed chwileczką jakby wspomniałam o tym, że przez ostatnie 4 lata i także teraz nasze działania szły dwutorowo, jeżeli chodzi o opozycję. Z jednej strony rzeczywiście odpieraliśmy ataki PiS-u na niezależność wymiaru sprawiedliwości, ale z drugiej strony także działał bardzo intensywnie zespół do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości, którego byłam i przewodniczącą, i wiceprzewodniczącą, bo tam była rotacyjna zmiana przewodniczących, który proponował właśnie takie rozwiązania. Tak jak powiedziałam, główną bolączką wymiaru sprawiedliwości jest jego przeciążenie. Przez ostatnie lata dokładano tylko spraw, które powinny być rozstrzygane przez sądy. Więc jednym z kroków, które powinny być podjęte, powinno być odciążenie sądów, jeżeli chodzi o rozstrzyganie. Ale potrzebna jest ustawa. Tak. I my proponowaliśmy tego typu rozwiązania, postulaty. Niektóre są... Ale mamy nową kadencję, mamy nową kadencję Sejmu i jest dyskontynuacja prac, jeśli były nawet jakieś projekty. Tak, dlatego jakby prace tego zespołu zostaną na dosłownie w ciągu najbliższych kilku tygodni wznowione. A ponownie wrócimy. Trwa, pani poseł, no przecież sytuacja w sądach
i wokół ale sądów. Ale panie redaktorze, tam zostały zaproponowane konkretne rozwiązania i te rozwiązania są, one leżą na stole. No niestety tak wygląda jakby rzeczywistość, że... Ale nie ma wciąż jakiegoś projektu. Jeżeli chodzi o projekty ustaw, jeszcze po części ma. One są w trakcie prac, w części są dokończone, niektóre leżą. To, co robiliśmy na tym zespole, to proponowaliśmy bardzo konkretne rozwiązania, tak jak mówiłam, o przesunięciu chociażby części spraw do ja rozstrzygania wiem, tylko, notariuszom. Że mi się wydaje, kwestie że opozycja, która tak bardzo ucieszyła się z tego, że ma Senat, w ogóle nie wykorzystuje tego, że ten Senat jest, że można tam właśnie zgłaszać projekty ustaw. Które nie no tak jak powiedziałam, za chwileczkę będzie bardzo konkretna odpowiedź, jeżeli chodzi o orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Konkretny projekt, który został przygotowany we współpracy z ekspertami, we współpracy z organizacjami społecznymi, który właśnie pokaże, jak należy odpowiedzialnie podchodzić do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I będzie miał pan bardzo jasną taki rozdział. Z jednej to strony jest bardzo rząd, ważne, ale który to jest polewa dla większości tylko i wyłącznie bez TSUE i to wszystko, co się dzieje wokół sądów. Panie redaktorze, oczywiście możemy mówić, że kwestie wymiaru sprawiedliwości są abstrakcją, ale jednak widzimy, że polskie społeczeństwo, ja naprawdę jestem bardzo dumna z ostatnich 4 lat, doskonale rozumie wagę niezależnych sądów. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby właśnie nie protesty obywatelskie, gdyby nie i głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Nie tylko, panie redaktorze. Przypomnę, że w ostatnich wyborach jednak prawie 1 000 000 głosów, ponad 900 tysięcy głosów zostało oddanych więcej na partie opozycyjne. Ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że jakby ten zaangażowanie polskich obywateli i zrozumienie, jaką wartością są niezależne sądy i że uciszanie tych niezależnych sądów jest tak naprawdę uciszaniem społeczeństwa obywatelskiego, ma zrozumienie wśród polskich obywateli. To ich protesty doprowadziły do tego setek tysięcy ludzi, że mamy w dalszym ciągu niezależne sądy w Polsce. Myślę, że gdyby nie te protesty, gdyby nie zrozumienie polskich obywateli, gdyby nie ich odwaga i determinacja, to PiS w ciągu kilku miesięcy rozprawiłby się i z Sądem Najwyższym, i z To teraz pani poseł trzeba, to teraz trzeba coś zrobić, żeby ci obywatele odczuli rzeczywiście, że sądy działają szybciej i sprawniej. Niewątpliwie. To jest nasze zadanie. Przed bardzo nami pani dziękuję. Praca zespołu, który bardzo się tym pani, zajmie. Bardzo pani dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo.